Witam Państwa, Michał Trześniewski. Czas na Republikę po południu. Jest z nami pierwszy gość, pan Andrzej Śliwka, poseł elekt, do niedawna wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Włodzimierz Karpiński, zacznijmy od tej postaci. Dzisiaj wyraził zgodę na to, żeby objąć mandat europosła. Ja przypomnę, że Włodzimierz Karpiński to jest były minister Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL, który potem był sekretarzem Warszawy i jest on podejrzany o przyjęcie milionowych łapówek za ustawianie przetargów na gospodarowanie odpadami w Warszawie. W tej chwili przebywa w areszcie. Dzisiaj się wypowiedział na kartce papieru, wyraził swoją wolę, że przyjmie mandat europosła. To jest możliwe, dlatego tylko wyjaśnię, że jeden z europosłów, który dostał się teraz do Sejmu, opuszcza, zwalnia mandat europosła, dlatego Karpiński niejako za niego ten mandat obejmuje. Jaki jest pana komentarz do tej sprawy? Platforma, że tak powiem, trochę na wyrost, zaczyna nową kadencję od tego, że jest mowa o aferze korupcyjnej związanej właśnie z jej rządami. Panie redaktorze, szanowni państwo, najłatwiej to podsumować jednym zdaniem. Włodzimierz K. z celi do Brukseli. To jest taki przejaw olbrzymiej hipokryzji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Już teraz wiemy, dlaczego chcą likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jakby nie daj Boże doszli do władzy. Rzeczywiście, no, rzecz kuriozalna. Krzysztof Hetman, poseł PSL-u, który z tej tęczowej koalicji europejskiej, gdzie startowali tam od komunistów przez polityków Platformy po PSL, dostał się do Parlamentu Europejskiego. Teraz się dostał do Sejmu. Zrezygnował z mandatu, ale kolejna w kolejności była pani Joanna Mucha, która kiedyś była w Platformie, jeszcze wcześniej oczywiście była ministrem sportu, gdzie tam nie do końca rozumiała, ile jest, czy nie do końca widziała, ile jest rozgrywek Ligi Hokeja w Polsce. Za to była dobra w karate. Tak, ale była dobra w karate, tak. No ale z kolei ona również odmówiła przyjęcia mandatu europosła, bo teraz chyba jest w trzeciej drodze, czyli tam u Szymona Hołowni. Przepraszam szanownych widzów za ten galimatias, ale to też pokazuje, jak ta opozycja jest rozbita i jak oni manewrują między sobą, jeżeli chodzi o ugrupowania. I rzeczywiście Włodzimierz Karpiński, bo chyba wyraził zgodę na wypowiadanie swojego nazwiska, osoba, która była ministrem Skarbu Państwa, jedną z tych osób odpowiedzialnych za masową wyprzedaż majątku narodowego za czasów Platformy, ale także jedna z tych osób, która zasłynęła tym słynnym zwrotem, że ha z tą Polską Wschodnią, a osoba, która była bardzo zaufaną osobą Donalda Tuska, ale nie tylko Donalda Tuska, również Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski go zrobił realnie prawą ręką w warszawskim ratuszu. No, otrzymała zarzuty łapówkarskie za przyjęcie korzyści majątkowej. Sprawa się toczy. No, rzecz kuriozalna absolutnie, że takie osoby nie mają w ogóle jakiegoś takiego poczucia wstydu, że decydują się na to, żeby przyjmować mandat europosła i prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, zostanie wypuszczone z aresztu. No, to też pokazuje, że będzie mógł pan Włodzimierz Karpiński dołączyć do Ewy Kaili czy innych gwiazd, którzy również mają podobne upodobania co pan Karpiński w Parlamencie Europejskim. No, mam nadzieję, że w przyszłych wyborach pan Karpiński nie będzie startował, chociaż patrząc po Platformie Obywatelskiej, dla nich osoby z zarzutami nie są problemem. Widzimy to chociażby po panu Gawłowskim czy wielu innych politykach. Część z nich oczywiście czmychnęło i uciekło. Nie chciało stawić się przed wymiarem sprawiedliwości, jak Roman Giertych, który według informacji, które przedstawiła prokuratura, no, jest obiektem zainteresowania i działania, które były związane z nawet czynnościami dotyczącymi obsługi przez niego pewnego wielkiego dewelopera. No ale Roman Giertych, no, jest takim przykładem, który wielokrotnie pokazał, że nie zawsze zdrowie pozwala mu funkcjonować. No, wyjątkowa postać, już w cudzysłowie mówię, ponieważ jest posłem elektem, ale praktycznie, nie pojawił się w Polsce podczas kampanii wyborczej. No właśnie, komentatorzy nieprzychylni dzisiejszej opozycji mówią, podkreślają, że politycy Platformy Obywatelskiej chyba szczególnie cenią sobie posiadanie immunitetów, bo po prostu się za nimi chowają. I takich przykładów a la Karpiński jest w tamtych szeregach niemało. Wystarczy wspomnieć Grodzkiego, marszałka Senatu. No, osoba, która jest całkowicie skompromitowana. Prokuratura
ustami prokuratora generalnego mówi o tym, że są poważne dowody wskazujące na to, że marszałek Grodzki, jeszcze jak był lekarzem praktykującym, przyjmował korzyści majątkowe. No to jest wypowiedź ze prokuratora, ja to cytuję. I pan marszałek zamiast stanąć z otwartą przyłbicą, powiedzieć, że to nieprawda i zrzeka się immunitetu i właśnie stanie przed tym wolnym sądem, będzie mógł przedstawić wszystkie argumenty, mówi o tym, że on nie będzie stawał przed wolnym sądem, czuje się lepszy i ten immunitet jest mu do tego potrzebny, ale to tak jak pan redaktor wspomniał, wielu takich polityków Platformy Obywatelskiej, taka buta pogarda, to jest to, co pamiętamy z czasów 2007-2015. Nie daj Boże, żeby to wróciło. Nie daj Boże, ponieważ Polacy przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, my także popełniamy błędy, ale takiej buty, takiej pogardy wobec obywateli nie było. Wsłuchiwaliśmy się w głos obywateli, a jeżeli się pojawiały jakieś sytuacje, które były nieakceptowalne, wypalaliśmy to gorącym żelazem. No a Platforma Obywatelska klepie takie osoby, chwali i ja jestem tylko ciekaw, jeszcze wrócę do Karpińskiego, czy on z taką gardłującą panią poseł Wcisło, która teraz jest takim arbitrem elegancji, mówi co wolno, co nie wolno, czy oni biuro poselskie razem założą, bo myślę, że będzie chciała ze swoim dawnym pryncypałem prowadzić to biuro poselskie, czy w Puławach, czy w Lublinie. Nie zapominajmy oczywiście o Sławomirze Nowaku, ale to jest historia być może na osobny program. Pewnie będziemy też o tej sprawie. Ale panie redaktorze, ja wystarczy przypomnieć, bo Ministerstwo Skarbu Państwa mi bliskie, ponieważ następcą Ministerstwa Skarbu Państwa było Ministerstwo Aktywów Państwowych, oczywiście z drobną przerwą. To nie tylko Włodzimierz K., to również Paweł T., który był wiceministrem skarbu, to również Jan B., baron podkarpacki, który był wiceministrem skarbu, Rafał B., czyli również wiceminister skarbu za czasów Platformy Obywatelskiej. No trochę tych dżentelmenów, którym zostało skrócone nazwisko, zostało w tym Ministerstwie Skarbu za czasów Platformy Obywatelskiej. No mam nadzieję, że prokuratura nie będzie ulegała naciskowi politycznemu ze strony polityków Platformy Obywatelskiej i nadal będzie z determinacją prowadziła te działania związane z łapaniem osób i jakby prowadzeniem postępowań wobec osób, które no, nie dają tej rękojmi pełnienia wysokich funkcji publicznych i CBA, które jest tak znienawidzone przez polityków Platformy Obywatelskiej, będzie funkcjonowało i będzie właśnie takim batem na tych nieuczciwych polityków. Panie pośle, bardzo ciekawy sondaż ukazał się w poniedziałek w Dzienniku Gazecie Prawnej i w radiu RMF FM, a więc w mediach, które no, nie są bynajmniej w jakiś sposób przychylne rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Otóż zgodnie z tym sondażem okazuje się, że Polacy chcą w większości kontynuacji flagowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o budowę CPK, chodzi o budowę elektrowni atomowej. Poza tym w tych sondażach Polacy stwierdzili, że są przeciwko likwidacji IPN-u i przeciwko likwidacji CBA. Czyli Polacy w większości są za tym, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, ale elita Platformy Obywatelskiej mówi, żeby jednak zrezygnować z CPK, żeby likwidować to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. Także Donald Tusk chyba będzie miał problem, bo będzie musiał zadziałać wbrew takiej powszechnej opinii. Panie redaktorze, ja liczę i wierzę w to głęboko, że pan premier Mateusz Morawiecki, który został desygnowany przez pana prezydenta zgodnie z takim zwyczajem i pewną tradycją parlamentarną, która ma miejsce po 1997 roku, jak sięgniemy jeszcze do 1989, ja mówię o 1997, bo to jest ta cezura czasowa związana z wejściem konstytucji, która obowiązuje. No, lider zwycięskiej partii, czy osoba wskazana przez zwycięską partię jest desygnowana na premiera w tym pierwszym kroku. Później są wprost przepisy konstytucyjne wskazujące na inne działania i w tym pierwszym kroku został wskazany pan premier Mateusz Morawiecki. Ja liczę i wierzę, jestem gorąco przekonany, że uda nam się zbudować tą większość, więc nie będzie potrzeby, żeby osoby tak skrajnie skompromitowane jak Donald Tusk no, odpowiadały za rzeczy ważne dla Polski, bo wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk wypowiadał się w temacie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk wypowiadał się w temacie elektrowni jądrowej. Ba!
wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk budował elektrownię jądrową. To zaczął w 2009 roku. Panie redaktorze, jedynym, mam wrażenie, czy jednym z nielicznych beneficjentów elektrowni atomowej budowanej za czasów Donalda Tuska był kumpel Donalda Tuska, Aleksander Grad, też minister skarbu, pierwszy minister skarbu, który był później przez wiele, wiele lat prezesem tej spółki. Nic nie zrobili, czy prawie nic nie zrobili, bo rzeczywiście jak przyszliśmy w 2015 roku, 2016 roku, to tam nic praktycznie nie było w dokumentach, praktycznie od zera było trzeba wszystko robić, ale za to fortunę pan Grad zarobił, pełniąc funkcję prezesa spółki PGE EJ. Ale wracając do tego, do tych ważnych projektów, kluczowych projektów. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która po 1989 roku, poza ważnymi, drobnymi inwestycjami, chociaż dla naszej społeczności lokalnych bardzo ważnymi, chociażby jak program inwestycji strategicznych, zmieniamy naszą rzeczywistość, tu i lokalną, naszych małych ojczyzn. Ja sam pochodzę z Elbląskiego, ale nie tylko, bo Struda mi również bliska i Ława, i widzę, jakie zmiany się podziały dzięki właśnie tym rządowym środkom, o które również zabiegałem, żeby to właśnie trafiały do naszych małych ojczyzn. Ale ważne są te duże inwestycje. I Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej, również mi bliski ze względu na Elbląg. To były działania, które miały na celu rozwój całej Polski. Doprowadzenie do tego, że obecnie mamy lotnisko Okęcie, które jest całkowicie niewystarczalne, jeżeli chodzi o obsługę zarówno terminali pasażerskich, jak i cargo. Warto o tym powiedzieć. Lotnisko Chopina nie jest możliwe, żeby je rozbudować. Jest z perspektywy, jak spojrzymy na taką mapę Europy i zobaczymy na niej lotniska, to widzimy, że w Europie Środkowo-Wschodniej brakuje takiego dużego hubu i warto, żeby to Polska wybudowała go. I dlatego też te działania, które zostały podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość, związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, mają doprowadzić do tego, że obecnie tylko 1% cargo w Europie jest obsługiwane właśnie przez lotnisko Chopina. My skokowo zwiększymy swoje zdolności. Ja wiem, dlaczego politycy Platformy protestują, bo oni protestują dlatego, że my ten biznes, który obecnie jest w Frankfurcie, w Monachium, w Wiedniu, przyjdzie do Polski i będzie korzystał również z tego dobrodziejstwa, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny. No a ich w interesie, mówię o politykach Platformy Obywatelskiej, jest to, żeby dobrze było w Berlinie. No Donald Tusk ostatnio... Panie pośle, to może ja przytoczę właśnie to, co w tym tygodniu powiedział Donald Tusk. Donald Tusk zasugerował, że CPK nie powinno zaistnieć, nie powinno zostać zrealizowane. Tusk mówił, że włożył dużo wysiłku w to, żeby wybudować przed Euro 2012 lokalne lotniska i Tusk mówi w ten sposób. Tak na zdrowy rozum, ja wolę w Sopocie wsiąść w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku, niż pojechać na dworzec, wsiąść w pociąg i pojechać do Baranowa między Łodzią a Warszawą i tak dalej, i tak dalej. Redaktorze, po pierwsze, także przeciwstawił lokalne lotniska CPK, a to się chyba nie wyklucza. To absolutnie się nie wyklucza. Po pierwsze, jest kilka fałszywych tez wypowiedzi Donalda Tuska, co nas nie dziwi oczywiście, bo Donald Tusk jak śpi, to czasem kłamie. Albo jak zdarza mu się czasem powiedzieć prawdę. Po pierwsze, nie wydaje mi się, że Donald Tusk wsiada w taksówkę. To warto o tym powiedzieć. Donald Tusk jeździ luksusową limuzyną i jest obsługiwany przez profesjonalne służby ochrony państwa. Więc to już też nie udaje takiej osoby, która jeździ taksówkami. I ty, jako europejski biurokrata, też jakby korzystał właśnie z tych dóbr, które mu przysługiwały. Ale mogę uspokoić Donalda Tuska. Nadal będzie mógł być zawieziony na lotnisko w Gdańsku, wsiąść do tego samolotu w Gdańsku, polecieć do Berlina czy do Brukseli, być tam poklepany po plecach, jak ostatnio był zrobiony w Brukseli przez Manfreda Webera i Ursulę von der Leyen, i będzie mógł wrócić do Polski i mając na względzie wolność słowa, będzie mógł nadal opowiadać te dyrdymały, które opowiada, chociaż ze szkodą, ponieważ wprowadza opinię publiczną w błąd. Centralny Port Komunikacyjny nie kłóci się z lotniskami lokalnymi. Lotniska lokalne nadal będą funkcjonowały. To dotyczy bardziej przewozu, chociażby tanie linie lotnicze, przewozu w Europie, ale także wewnątrz Polski. No chyba, że koledzy Donalda Tuska wprowadzą te pakiety związane z limitowanymi lotami. Każdy z nas dostanie kartki, że będzie mógł raz w roku gdzieś tam polecieć. Wszyscy pamiętamy, że Rafał Trzaskowski w ramach C40 już chciał eksperymentować i mówił o tym, że będzie to szybciej robił w Polsce. To było na bazie tych robaków, państwo to pewnie doskonale
doskonale pamiętacie w tym pakiecie, który był forsowany przez właśnie takich polityków liberalno-lewicowych jak Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk. A Centralny Port Komunikacyjny ma służyć temu, żebyśmy ze swobodą mogli zarówno obsługiwać cargo, jak i to, żeby móc polecieć do Nowego Jorku, móc polecieć do Azji, czy na inne lotniska. Panie pośle, musimy już kończyć, ale dosłownie ostatnia światowe. Kwestia na sam koniec. Mianowicie wiemy, że będzie, jeżeli opozycja obejmie rządy, ale wszystko na to wskazuje, że będzie rotacyjny marszałek Sejmu, tak samo będzie rotacyjny marszałek Senatu, czy będzie także rotacyjny premier. Panie redaktorze, no ja liczę, jestem, zrobię wszystko, żeby opozycja nie przejęła władzy. Ale co do kwestii rotacyjności, to zostało wielokrotnie już powiedziane. Rotacyjna może być kosiarka. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie. Marszałek Senatu, trzecia osoba w państwie. To powinny być osoby z dużym autorytetem. Osoby, które, tak jak pani marszałek Witek, mają doświadczenie, wiedzę, kompetencje, są zasłużonymi parlamentarzystami, którzy potrafią wprowadzić porządek. No, mając na względzie to, że to jest taka funkcja, taka oni doprowadzili do tego, że to jest taka synekura, którą będą się przepychali, kto będzie rok, może dwa, może trzy. Panie pośle, musimy już kończyć. To już ostatnie zdanie. To jest całkowicie niepoważne. To nie przystoi majestatowi Sejmu, żeby w taki sposób prowadzić gry polityczne o marszałka Sejmu. Ja mam nadzieję, że tym marszałkiem Sejmu będzie pani marszałek Witek, a marszałkiem Senatu nie będzie skompromitowany Grodzki. Chodziło mi o to oczywiście, czy Donald Tusk dotrwa do końca kadencji, bo tu są duże znaki zapytania. Mówi się o tym, że być może zostanie szefem Komisji Europejskiej, że znowu zamiast Warszawy wybierze Brukselę, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Donald Tusk był kandydatem niemieckim na szefa Rady Europejskiej, więc pewnie dla Niemców wygodnym byłby kandydatem, chociaż patrząc, że Niemcy mając von der Leyen, pewnie woleliby von der Leyen, chociaż zasługi Donalda Tuska dla polityki niemieckiej i europejskich biurokratów są duże, więc pewnie będą go chcieli w jakiś sposób wynagradzać. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Śliwka, poseł elekt Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam państwa serdecznie. A państwu dziękuję za uwagę. To jest Republika po południu. Widzimy się po krótkiej przerwie.